Gość poranka. Agnieszka Milewska, dzień dobry. Witam w programie Gość poranka. Pan Jerzy Szpojankowski przyszedł dzisiaj do nas do studia. Dzień dobry, witam pana. Bardzo dobry. I od razu mówię, kim jest pan Jerzy, chociaż myślę, że ciechanowianom to też przedstawiać specjalnie nie trzeba. Pan Jerzy jest związany z chórem Melodia, jest szefem tego chóru, to jest chór z Opinogóry. Właśnie otrzymał, proszę państwa, nagrodę Orkana, było to niedawno, bo w sobotę. To jest nagroda bardzo prestiżowa, przyznawana za wybitne osiągnięcia w kulturze, a chór Melodia dostał tą nagrodę obok Jerzego Hoffmana. Więc myślę, że wyróżnienie tutaj pokazuje tą rangę tego wyróżnienia, ale pan Jerzy Szpajankowski jest także kapelmistrzem zespołu, który gra razem z LZ Ciechanów. Wróćmy do chóru Melodia. Jak państwo zareagowali, kiedy państwo dowiedzieli się, że ten Orkan jest dla państwa w tym roku? Tak jak pani powiedziała, może Orkan to Orkan, odznaczenie to odznaczenie, ale w jakim towarzystwie? No tak, wszystko może być, ale... Ranga poszła straszna. Po prostu, czy ja wiem, poczuliśmy się troszeczkę tak jak, że już jesteśmy na szczycie. Bo tak po prawdzie to już więcej nie możemy się spodziewać. Przecież zaraz po Orkanie o 15 gdzieś tak, 15-16 marszałek Adam Struzik wręczył nam też prestiżowe odznaczenie. Bardzo, można kolejne, powiedzieć, prawda? Tak. Promazowie. Prawda? Tak, dlatego to po prostu uderzenie niesamowite i tyle osiągnięć. A o tej Promazowi też wiedzieliście, czy nie? Nie, o tym nie wiedzieliśmy. To było jakieś skrycie. Dowiedzieliśmy się, właściwie podejrzeliśmy, bo ta pani, co prowadziła, miała kartkę. Rozumiem, na którym miała tak, rozpisane pewne rzeczy. Tak, na którym miała wypisane. I, no. I ktoś zapuścił żurawia w tą kartkę. Ja. I się wtedy stało jasne, tak? Tak. No, widać było dobrze. Pan Adam Struzik nie tylko, że po wręczeniu kazał sobie zaśpiewać nawet. Widocznie mu się podobała melodia. I o dziwo, jak się zapytaliśmy, jaki styl, jaki rodzaj muzyki chciałby usłyszeć, to powiedział, że romans. No i zaśpiewaliśmy. No właśnie, można było, dlatego mówię, bo można było się nie spodziewać takiej odpowiedzi. No ale akurat mieliśmy romans w repertuarze, bo my w ogóle, Melodia, to jesteśmy zespołem rewelersów, to znaczy taki zespół, który odkurza stare, zapomniane już prawie, że melodie, wyciągam je tak jak z repertuaru chóru dawnego, jeszcze pani może nawet nie wie, że taki był Eriana, Juranda, dopiero potem był Czejanda, a potem jeszcze w ogóle co to nie było. Dlaczego? Dlatego, bo te ich pieśni, piosenki są w dalszym ciągu aktualne, tekstowo aktualne, a poza tym mają piękną linię melodyczną, dobrze się je słucha. A po prostu my wybieramy takie utwory, które są z życia, które mówią o normalnym życiu. I ludzie chcą tego słuchać. Bym powiedział, że tak. Mieliśmy kilka takich zdarzeń, które były wspaniałe, bym powiedział. Występowaliśmy w Przesnyszu, gdzie z melodią, gdzie z nami łącznie występował w programie tym, występował zespół Vox. O, miał nie mówić nazwy. Ale dlaczego? W każdym razie, dlaczego? Bo po prostu mieliśmy tą przyjemność, że ludzie po usłyszeniu naszego koncertu prosili nas o autografy. Ups. Masa. No właśnie, to nie też była przyjemność. Nosa komuś. Tak. Poza tym śpiewamy pieśni często o krzywdzie, o tym, co ludzi spotkało. Takie prawdziwe, prawdziwe piosenki. Taka piosenka tylko raz ściągnięta, to jest nawet nie wiem skąd, bo to jest autor nieznany, muzyka nieznana. Taka dumka prawie. To jest, że jak się kogoś spotka i spotka się od najmniej spodziewanej osoby krzywda, prawda? To człowiek tego nie może do końca życia zapomnieć. W każdym razie po tej piosence
a nie mogę mówić nazwiska, tak? No to jeden z wójtów. Może pan powiedzieć. Nie, popłakał się w czasie wykonywania utworu. Musiał wyjść na dwór, bo go zadusiło. Także to też jest pewna przyjemność. Ile osób śpiewa w chórze? Siedem osób. Jeszcze chciałem powiedzieć, że zespół Melodia śpiewa w ogóle tak naprawdę gratis. Bo jeśli się zdobędzie jakieś tam, żeby zwrócić koszta podróży, to tak. Ale są niezapomniane takie koncerty, które są niby mało istotne dla prestiżu. Ale na przykład gdybyśmy występowali w Dąbku, w tym ośrodku dla chorych na stwardnienie rozsiane. Tak. Tam nam powiedziano, że uważajcie, nie krępujcie się i nie denerwujcie się, jak w czasie waszego koncertu ludzie wyjdą z sali. A się okazało, że nie tylko, że nie wyszli, ale stali na korytarzu do samego końca i nie chcieli nas puścić. Zaraz, no to chyba znaczy, lepszej nagrody już nie trzeba, nie lepszej ma, prawda? Oceny, prawda? Jak publiczność nie chce wyjść. Prawda? Panie Jerzy, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, a było to przy okazji 30-lecia Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów i kapeli, która przy tym zespole gra, to ja pana zapytałam o to, czego by państwo sobie życzyli. Pan wtedy się uśmiechnął i powiedział, że będą państwo grali do końca, jak na Titaniku. Ale wiem, że przemyślał pan już sprawę. Tak. No, już teraz bym powiedział od razu, dobrego nagłośnienia. Bo po prostu to, co państwo słyszeli, te nagranie pozbawione było pierwszego głosu. No, trudno sobie wyobrazić melodię bez pierwszego głosu. Dlatego najmocniej przepraszam, ale do południa była próba ciężka i wszystko było dobrze. A jeśli chodzi o chór Melodia, to czego by pan sobie życzył? Oj, żebyśmy mogli jeszcze długo śpiewać. Żebyście dali radę. Od 91 roku. Żebyście wyśpiewali jeszcze nie jedną nagrodę. Nie wiem, czy jest dużo czasu. Nie, już nagród to już tak wysoko, to już chyba już nie wiem, jakie mogły być. Ja się obawiam, to jest ciężka praca, żeby dojść na szczyt, ale na szczycie, żeby się utrzymać, to jest jeszcze większa praca. A ze szczytu to już można tylko spaść. Więc trzeba być bardzo ostrożny. Co ja bym powiedział, że od 91 roku ten zespół, mniej więcej ja się tym zespołem opiekuję, bardzo dużo ludzi się zmieniło, nie będę o tym mówił, bo to mało czasu, ale w każdym razie są to specjalny gatunek ludzi, to są społecznicy. Oni mają we krwi społeczność, bo pomimo to, że są rolnikami, to są tak, trzech prezesów jest w moim zespole. Jest radny powiatowy, nawet przewodniczący. Jest prezes od buraków, jest ten kronikarz straży. Każdy z tych ludzi ma coś, taką potrzebę wewnętrzną, żeby coś robić. No i w każdym razie dlatego może mi się udaje. Ma pan po prostu szczęście do ludzi. A to wszyscy mi tak mówią, bo jakoś tak wynajduje się tych ludzi. No. Bardzo panu dziękuję za przybycie dzisiaj do studia. Gratuluję nagrody Orkana i nagrody Promazowia, najwyższego odznaczenia tutaj na Mazowszu, jakie można otrzymać. No, wielu sukcesów życzę państwu. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Szpajankowski, szef chóru Melodia z Opinogóry, był dzisiaj gościem poranka. Dziękuję. Dziękuję. Gość poranka.